Hanna Kosińska-Hartowicz jest wnuczką Mieczysława Hejnowicza, rozstrzelanego na Gostyńskim Rynku 21 października 1939 roku. Początek ubiegłotygodniowego spotkania został zdominowany przez tę trudną historię. Po części ze względu na wystawę upamiętniającą akcję Tannenberg, na której znalazły się m.in. teksty Kazimiery Hejnowicz, mamy Hanny Kosińskiej. My z siostrą uważamy, że mama wciąż jest w Gostyniu i cały czas stoi na tym rynku, więc jak ja dzisiaj jako niespodzianka znalazłam się na rynku i przeczytałam na tych planszach tekst mojej mamy, która miała wtedy 15 niecałe lat, jak było rozstrzelanie. Jak już ochłonęłam z tego wrażenia, jakie zrobiła na mnie ta wystawa, zadzwoniłam do niej i od razu zaczęła płakać, bo ma 93 lata. I dla niej to, że ja tu przyjadę i spotkam się z Państwem i spotkam się z moimi najbliższymi, to ten mój festiwal to w ogóle nie jest ważny. Ważny jest zawsze i najważniejszy jest Gostyń. Hanna Kosińska-Hartowicz swą przygodę z filmem rozpoczęła od stanowiska asystenta reżysera w zespole filmowym X prowadzonym przez Andrzeja Wajdę. Pracowała m.in. przy takich produkcjach jak Trendowata, Godzina W, Szczęśliwego Nowego Jorku czy Przesłuchanie w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. W trakcie spotkania można było właśnie usłyszeć opowieści o kulisach powstania tego jednego z najgłośniejszych polskich filmów, długo blokowanego przez cenzurę. Gdzie, co się działo na tej kolaudacji, krzyk był potworny na nas, młodych wtedy, filmowców, co sobie takie rzeczy pokazują. Nie? No więc ja pobiegłam szybko tam do pana, który wyświetlał film i mówię, że jestem drugim reżyserem. Chciałam zabrać te rolki, wtedy się robiło filmy na 35 z tej kolaudacji, a miałam małego Fiacika żółtego zresztą. I mówię, to ja go zabiorę, ten film. A on mówi, jaki film? Ja mówię, no ten, co przed chwilą, co tam jeszcze jest kolaudacja. On mówi, proszę pani, tego filmu nie ma, nie było i nigdy nie będzie. I niech pani zapomni. Ja mówię, no nie, myśmy żyły sobie, próbowali przy tym filmie. A on mówi, nie ma, tak naprawdę to jest już u ministra na stole. I rzeczywiście był na półkach 8 lat. Przesłuchanie zmieniło życie Hanny Hartowicz-Kosińskiej. Zmuszona była do emigracji do Stanów Zjednoczonych. Tam w 2005 roku stworzyła Festiwal Filmów Polskich w Nowym Jorku, którego gościem był m.in. Martin Scorsese. Jest to największe na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych coroczne wydarzenie kulturalne promujące i prezentujące polską sztukę filmową.